Witam Państwa ponownie w programie Republika po południu i witam kolejnego z naszych gości, Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak jest w studiu Arkadiusz Mularczyk, to wiadomo, że wcześniej czy później rozmowa zejdzie na tematy reparacji od Niemiec, więc niech będzie to wcześniej niż później. Myśmy obiecali naszym widzom, że będziemy sprawę monitorować. Panie ministrze, co słychać w temacie reparacji? Dużo się dzieje oczywiście w wielu miejscach, ponieważ nasze działania powoli jeszcze mają przynosić efekty i pewnego rodzaju rezultaty. Aczkolwiek oczywiście jest wyczekiwanie w wielu miejscach na wybory w Polsce i jestem absolutnie przekonany, że pozytywny wynik wyborów doprowadzi nas do stosunkowo szybkich efektów i działań. Ja tylko zasygnalizuję może, że prowadzimy dosyć zaawansowane rozmowy w Kongresie Amerykańskim, ale także w Radzie Europy, gdzie jest przygotowany projekt dotyczący właśnie szerszego problemu zadośćuczynienia reparacji po konfliktach wojennych. Również prowadzimy dialog ze stroną niemiecką. Ja nie tak dawno spotkałem się z posłem Dietmarem Mittanem, to jest bardzo ważny polityk rządzącej partii SPD, koordynator współpracy polsko-niemieckiej, gdzie również zadeklarowaliśmy, że po wyborach przystąpimy do szybkiego dialogu o różnych trudnych sprawach w relacjach polsko-niemieckich. Także ja dzisiaj nie chciałbym... Panie pośle, wejdę w słowo na moment, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia. W pana wypowiedzi dwukrotnie pada ta cezura wybory, po wyborach się wszystko otworzy. Można by odnieść wrażenie, że strona niemiecka czeka na te wybory jeszcze bardziej niż strona polska, licząc, że jeżeli te wybory będą, no może trochę inne, zmienią układ w rządzie, to może uda się jakoś tą sprawę odwlec albo w ogóle nie płacić nic. Czy mam rację? Tak, takie też odnoszę wrażenie, panie redaktorze, i to przebija się też z różnych wypowiedzi moich rozmówców, różnych rozmówców, ale też jest tak, że w różnych miejscach jest takie wyczekiwanie właśnie na te wybory. Nie wszyscy chcą się określać już teraz po stronie naszej formacji w tym sensie, że to jest taka cenzura polegająca na tym, że zdaniem niektórych taka jasna deklaracja tu i teraz mogłaby nam pomóc wygrać wybory, prawda? Więc odnoszę takie wrażenie, że jest wyczekiwanie w bardzo wielu miejscach, nie tylko w Berlinie, ale także myślę, że w Kongresie Amerykańskim na te decyzje. I myślę, że to pójdzie szybko, jeżeli wygramy wybory i będziemy rządzić, to naprawdę pójdzie szybko. A wygracie wybory? Pytam pana, ale chodzi rzecz jasna o obóz Zjednoczonej Prawicy. Robimy wszystko, żeby tak się stało. Wydaje się, że kampania jest w sposób bardzo przemyślany prowadzona i zarówno na poziomie centralnym, ale też na poziomie lokalnym, regionalnym. No, staramy się przekonywać naszych rodaków, Polaków do naszej wizji, koncepcji programu. Pokazujemy te istotne różnice między naszymi formacjami. Wydaje się, że dzisiaj tak naprawdę też gra się toczy o tych niezdecydowanych, tych kilka procent, może 7, 8, 9% wyborców, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosować. Dlatego tak ważne jest, żeby i ten przekaz ogólnopolski, ale też właśnie na poziomie lokalnym, regionalnym spotykać się, rozmawiać, przekonywać naszych rodaków do poparcia naszych formacji, bo to po pierwsze jest oczywiście kwestia naszego bezpieczeństwa i tego wewnętrznego i zewnętrznego, czyli wymiar bezpieczeństwa, obrony naszego kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi, ale również ten wymiar polityki wewnętrznej, czyli sprzeciw wobec przymusowej relokacji, czyli wzmocnienie struktur państwa poprzez przywracanie jednostek wojskowych, straży granicznej, policji, no, przywracanie państwa do tej Polski powiatowej, bo to państwo przez lata rządu Platformy PSL po prostu było zwijane. No i oczywiście myślę, że też polityka, o której tutaj rozpoczęliśmy, taka polityka godnościowa, pokazująca, że po prostu jest Polska jest państwem, które ma swoje interesy, ma swoje priorytety i będzie je realizowała wbrew temu, czy to się komuś podoba w Berlinie, czy w Brukseli, czy nie. Po prostu Polska jest poważnym, sprawczym krajem, który będzie realizował
różne swoje interesy i te, które nie były dotychczas realizowane, czyli na przykład właśnie kwestie odszkodowań, reparacji od Niemiec, czy też przygotowanie raportu na temat strat wojennych zdanych przez Rosję, ale również tu asertywna polityka w samej Unii Europejskiej, w Europie, gdzie to interesy naszego kraju, naszego społeczeństwa są dla nas najważniejsze. Nie interesy Brukseli, nie interesy Berlina, ale interesy Polaków. Do samych wyborów zostało jeszcze tylko trochę ponad tydzień. Jak pan sądzi, panie ministrze, czy może się wydarzyć jeszcze coś, co wpłynie radykalnie na zmianę tych sondaży, które obserwujemy praktycznie już codziennie? Jakaś sondażownia coś nam pokazuje. Czy może nastąpić coś, na co bardzo liczy Platforma Obywatelska od miesięcy, czyli tak zwana mijanka, tak? Zmiana na miejscu prowadzącym w tych sondażach? Nie sądzę, panie redaktorze, dlatego że już od dłuższego czasu obserwujemy w naszej debacie publicznej, czy w ogóle w polskiej polityce, no takie potężne bombardowanie z każdej strony, prawda? Różnego rodzaju sprawy, historie, nagłaśniane to przez opozycję. I mimo tych różnych historii te sondaże są bardzo, bardzo podobne. No dosyć duża, stabilna przewaga naszej formacji Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. I ten peleton pościgowy jednak oddalony od lidera. I oczywiście trzeba mieć dzisiaj świadomość, że do końca trzeba walczyć, do końca trzeba pracować. Do naprawdę do ostatniej godziny. Nie zmarnować tutaj ani 15 minut w kampanii wyborczej, dlatego wszyscy ciężko pracujemy. I oczywiście trzeba mieć świadomość, że 1% do góry, w dół może mieć duże znaczenie. No, jeśli na przykład wygramy wybory, a trzecia droga nie uzyska progu 8-procentowego, czyli braknie na przykład jej 0,01% czy 0,001%, to w ogóle zmieni diametralnie scenę polityczną w Polsce. Więc trzeba pracować do końca, trzeba walczyć o ten wynik zarówno na poziomie ogólnopolskim, krajowym, ale również no, trzeba, że tak powiem, tą trawę gryźć na poziomie lokalnym, w każdej gminie, powiecie, w sołectwie, parafii, dlatego że to również może mieć przełożenie liczby mandatów dla poszczególnych partii, a w finale na układ parlamentarny w parlamencie, w Sejmie. Mhm. Wśród tych kwestii, które są dla Polaków ważne, są kwestie związane z bezpieczeństwem, także bezpieczeństwem, tak jak pan minister mówił, bezpieczeństwem granic, zabezpieczeniem ich przed nielegalnym przekraczaniem, przed nielegalną migracją, przed relokacją także migrantów, którzy przekroczyli granice Unii Europejskiej. Do tego będą między innymi dotyczyły pytania referendalne w referendum, które odbywa się równolegle z wyborami. Natomiast decyzje w wielu tych sprawach zapadają ponad głową Polski w instytucjach unijnych. Wiemy o tym, że forsowany jest, bo ciężko to inaczej nazwać, pakt migracyjny, który ma de facto zmuszać kraje członkowskie do przyjmowania określonych kwot, nikt nie wie jeszcze jakich, górna granica chyba nie istnieje, kwot migrantów narzucanych przez Komisję Europejską. Dzisiaj debata w Radzie Europejskiej, premier zapowiada twarde weto. Ale jak pan sądzi, jak to się wszystko dalej potoczy? Czy jednak biurokracja unijna nie będzie starała się w jakiś pozatraktatowy sposób obchodzić te weta państw niezgadzających się na takie rozwiązania i jednak przymusić wszystkich do przyjęcia tego paktu migracyjnego albo kar finansowych? Myślę, panie redaktorze, że to jest oczywiście problem na dzień dzisiejszy bardzo poważny, który jest przed Polską, ale też przed wieloma innymi krajami. Też proszę zwrócić uwagę, że Polska jest takim krajem, który obok Węgier i też jeszcze trzech pozostałych powiedziały, że nie zgadzamy się na taki sposób relokowania migrantów, że ci ludzie do Polski nie chcą przyjeżdżać. Ponadto Polska jest otwarta, ale na legalną migrację ludzi, którzy chcą w Polsce normalnie żyć, funkcjonować, pracować, chcą być częścią społeczeństwa. Natomiast no, my nie możemy pozwolić na tworzenie jakichś obozów czy get. Jest to problem bardzo, bardzo realny i konkretny. Ja może nawiążę tylko do kwestii właśnie mojego kręgu wyborczego południa Polski, bo jak pan redaktor pewno wie, nie tak dawno zostały zamknięte granice na Słowacji, w wielu miejscowościach właśnie na południu Polski, co wiązało się tu też z różnego rodzaju napięciami, bo przecież jest ruch graniczny, ludzie jeżdżą do pracy, firmy działają. Natomiast no, niestety my też dostrzegamy, że
Na południu Polski jest ten szlak przez Słowację i słyszymy tu od Straży Granicznej, czy nawet od mieszkańców, samorządowców, że po prostu widywane są niestety busy z uchodźcami, z migrantami. Nawet słyszałem o historii, że do jednej z gmin przyjechali ci uchodźcy i chcieli się rejestrować. Więc to już nie jest problem teoretyczny, problem, który gdzieś tam widzimy w telewizorach, to jest problem, który dotyczy już konkretnie, no, w szczególności południa Polski, gdzie my to na co dzień dostrzegamy, te historie, czy o nich słyszymy. Więc trzeba powiedzieć jasno, że absolutnie chcąc żyć w kraju suwerennym, niepodległym, a wszystkim sprawczym, gdzie rząd ma sprawczość na to, co się dzieje na terytorium, na tym kraju, my nie możemy zgodzić się na jakiś mechanizm przymusowego relokowania ludzi. Zresztą wie pan, ja zajmując się problematyką odszkodowań i reparacji, gdy słyszę o pewnych przymusach, przymusowych relokacjach, że ci ludzie później gdzieś mają być w jakichś obozach zasiedlani, no naprawdę jakaś to paralela z II wojną światową jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo bliska, bo przecież pamiętamy te różne przymusowe przesiedlenia, wysiedlenia, kontyngenty. No jest jedna nacja, która lubi innym narzucać różnego rodzaju przymusowe rozwiązania. To taka dygresja, ale coś myślę, że jest na rzeczy. A jakby pan ocenił, opisał postawę naszej opozycji krajowej i tej, która wysłała swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego właśnie w kwestiach migracyjnych, bo ja odnoszę wrażenie, i to już od wielu, wielu tygodni, że przekaz jest jakby niespójny wewnętrznie. Prawu i Sprawiedliwości zarzuca się z jednej strony, że właśnie nie chcą przyjmować migrantów, wybudowali mur na granicy, wypychają migrantów poza granicę. Tutaj wpisuje się w tą narrację film pani Agnieszki Holland, a z drugiej strony zarzuca się, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość sprowadziło do Polski i do Europy setki tysięcy migrantów, miliony migrantów, bo i takie liczby niektórzy przedstawiciele opozycji potrafią wymienić. Jakby pan tą niespójną, w moim odczuciu, narrację opisał, skomentował? No absolutnie jest to niekonsekwentna polityka. To co innego, jak opozycja mówi w Polsce, inaczej zachowuje się za granicą. Gdy jest głosowany regulacje dotyczące relokacji w Parlamencie Europejskim, no to opozycja albo popiera te rozwiązania, albo no w jakiś sposób tutaj udaje, że ich to nie dotyczy, tak? Nie zabiera jasnego głosu, podczas gdy nasza formacja wyraża jasne stanowisko, że jest przeciw tego typu rozwiązaniu. Więc tutaj no, opozycja jest w jakiś sposób, widać, że jest zależna od tutaj zewnętrznych aktorów, od Berlina czy Brukseli. I Berlin, Bruksela bardzo dużo zainwestowało dzisiaj w polską opozycję, w ogóle dłuższego czasu, przyjmując jakby ich narrację wobec Polski, polskiego rządu. I dzisiaj widać, że opozycja ma wielki problem w tym, żeby złożyć jasną deklarację. Po pierwsze, to jest w kwestii referendum, gdzie oni mówią, że oni w ogóle na referendum nie idą, bo to referendum jest niepotrzebne. No właśnie jest bardzo potrzebne, bo jeśli referendum będzie ważne, jeśli w referendum Polacy powiedzą, że nie zgadzają się na przymusową relokację, więc przyszły rząd będzie związany tym referendum co do potencjalnych decyzji na arenie krajowej i międzynarodowej. No dlatego widać, że oni nie chcą być związani tymi decyzjami referendalnymi. Robią wszystko, żeby to referendum nie uzyskało odpowiedniego cenzusu ilościowego i stąd tutaj no, takie... Pojawiają się, znów wejdę w słowo, panie ministrze, bo pojawiają się takie nawoływania ze strony no może nie tyle polityków, ale publicystów związanych sympatiami z opozycją, by na przykład wynosić karty do referendum z lokali wyborczych, by przedzierać karty do referendum w lokalach wyborczych. Jakby pan odniósł się do tego rodzaju nawoływań, które, o ile mi wiadomo, nie do końca są zgodne w ogóle z polskim prawem? No tak, to jest to w jakiś sposób po prostu nawoływanie do łamania prawa. Ja też zwróciłem uwagę na to oczywiście to, co pan powiedział, te nawoływania opozycji, ale też co jest szokujące, że na przykład Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ale też inne organizacje prawo człowiecze, w dużej mierze finansowane z zagranicy, one też nawołują, żeby nie iść do referendum. No więc jest to sytuacja absolutnie niespotykana, że
opozycja, tak zwana demokratyczna opozycja, ale również organizacje, które odwołują się do demokracji, mówią, żeby nie uczestniczyć w najważniejszym akcie demokratycznym, w referendum. Prawda? Jest to sytuacja absolutnie niesłychana, no ale też pokazująca, że niestety te wszystkie organizacje są pod dużym wpływem po prostu środowisk, powiedziałbym, opiniotwórczych z Brukseli czy z Berlina. W dużej mierze też są finansowane przez środki niemieckie i brukselskie i realizują po prostu ich agendę polityczną. I stąd też nawoływanie do tego, żeby nie brać udziału w święcie demokracji, tak? W wyborach czy w referendum. No, w sytuacji, gdy tak często odwołujemy się na przykład do systemu szwajcarskiego, gdzie to właśnie referendum jest tym najważniejszym aktem demokracji, demokratycznym dla Szwajcarów, to w naszym przypadku akurat ci wszyscy, którzy odwołują się do demokracji, mówią, żeby w tym referendum akurat nie brać udziału. To naprawdę nie trzyma się kupy i widać, że po prostu chodzi o to, żeby potencjalny przyszły rząd nie miał związanych rąk. Jak pan sądzi, panie ministrze, będzie dość duża frekwencja na tym referendum? Uda się opozycji namówić do bojkotu naszych rodaków? Myślę, panie doktorze, że to referendum będzie ważne, dlatego że dopuszczam nawet tak, że mogą być obywatele, którzy nie oddadzą głosu na Prawo i Sprawiedliwość, ale wezmą udział w referendum, dlatego że z pewnych powodów no, nie będą akceptowali systemu przymusowej relokacji czy podwyższenia wieku emerytalnego. Więc uważam, że wiele z tych pytań referendalnych może połączyć wyborców nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również wyborców Trzeciej Drogi, PSL-u, czy nawet Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a nawet Platformy Obywatelskiej. Więc są to sprawy o charakterze absolutnie uniwersalnym, które dotyczą wszystkich naszych rodaków i uważam, że bardzo, mimo nawoływań opozycji, uważam, że bardzo wielu ich wyborców zagłosuje w tym referendum. I mam nadzieję, że to referendum będzie ważne i będzie wiążące dla kolejnego rządu, który nastąpi po wyborach. Ostatnia sprawa, o którą chciałem spytać pana ministra, to sprawa ważna przede wszystkim dla środowiska piłkarskiego, kibiców klubu Legia Warszawa, ale myślę, że i dla wszystkich Polaków w jakiejś mierze, nawet tych, którzy się piłką nożną wprost nie interesują. Chodzi o wczorajsze zajścia. Używam celowo tego słowa, bo dopóki nie poznamy wszystkich okoliczności, trudno jednoznacznie tutaj ferować wyroki. No ale w efekcie tych wydarzeń aresztowani zostali na 72 godziny, zatrzymani w zasadzie dwaj piłkarze polskiego klubu Legia Warszawa. Doszło do akcji z użyciem siły ze strony służb porządkowych policji holenderskiej. Ja tutaj mam informację podaną przez Marka Miśko, między innymi publicystę Tysola, tygodnika Solidarność, dotyczącą pani Ani Schouten, albo Schouten, jeżeli dobrze odczytuję jej nazwisko, pani burmistrz miasta Alkmaar, która miała rzekomo przed meczem mówić, że nie życzy sobie Polaków w swoim mieście. Podobno nasi kibice byli w ogóle wypraszani z restauracji, z jakichś miejsc, z gastronomii. Czy panu coś wiadomo na ten temat? Jak w ogóle skomentowałby pan całą tą sytuację z wczoraj? No, ja, że tak powiem, jestem w kontakcie z naszą ambasadą. Kilka godzin temu rozmawiałem z panią ambasadą, pytałem się o kulisy tych zdarzeń, o to, co wiemy. Tu przedstawiono pewne informacje, ale trzeba pamiętać, że trwa też współpraca naszych służb policyjnych z policją w Holandii. Staramy się ustalić i wyjaśnić, co się wydarzyło, co było powodem tych wszystkich zajść. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć jasno, że te zawody były źle zorganizowane od strony powiedziałem, technicznej, zabezpieczenia. Wiemy, że doszło tam do podzielenia drużyny w trakcie już opuszczania stadionu. To spowodowało pewne rodzaje incydenty, więc myślę, że tutaj, no niestety, ale obawiam się, że gro odpowiedzialności spada na organizatorów tego meczu, tego wydarzenia. Ja nie przypominam sobie żadnej innej takiej historii na przestrzeni ostatnich kilku lat co najmniej,
żeby w tak fatalny sposób doszło do organizacji meczu międzynarodowego. No i później do takiej brutalności policji. To jest niespotykane, żeby policja była tak brutalna wobec zawodników, działaczy, drużyny, gości. No to jest wręcz niespotykane. To wymaga wyjaśnienia. To zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Nasze służby dyplomatyczne, konsularne, ale również nasi oficerowie, łącznikowi zrobią wszystko, żeby ustalić, co było powodem tych zajść. Oczywiście udzielamy tu wszelkiej pomocy konsularnej i osobom zatrzymanym. Jest tu pewnego rodzaju problem z tym, że też zatrzymani zawodnicy są narodowości portugalskiej i serbskiej, więc tu muszą być zaangażowane też ich służby konsularne tych krajów, ale chcę zapewnić Państwa, że absolutnie zrobimy wszystko, żeby tę sytuację wyjaśnić i złożyć tutaj no, po to, żebyśmy mieli jakby wiedzę, co się tak naprawdę wydarzyło. Natomiast oczywiście wyraziliśmy tutaj protest wobec no, brutalnego traktowania policji pozostałych zawodników, czy też działaczy klubowych. Tak, rzeczywiście ja też nie przypominam sobie w ostatnich latach sytuacji, w której zawodnicy, nie mówię tu o kibicach, bo zajścia między kibicami czasem mają miejsce i wtedy interweniuje policja, ale sytuacji, w której zawodnicy zostaliby potraktowani siłą przez policję, aresztowani i to zaraz po meczu, nie potrafię sobie przypomnieć. Będziemy bardzo pilnie śledzić tą sprawę i oczywiście informować naszych widzów, jak ona się dalej potoczy. Panie ministrze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia, do widzenia, pozdrawiam. A my czekamy na kolejne propozycje Telewizji Republika, kolejne informacje, rozmowy i transmisje.